Skały potrafią przybierać zadziwiające kształty, natomiast niektóre z nich wręcz zaprzeczają istnieniu grawitacji. W tym odcinku zobaczycie najciekawsze olbrzymie głazy z całego świata, które balansują na krawędzi. Nie zabraknie też ciekawego okazu z terenu Polski. A już w następnym odcinku poznać najbogatszego człowieka na świecie oraz tych, którzy depczą mu po nogach i chcą wyrwać palmę pierwszeństwa. Także już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek. Zaczynamy! Anglia, terytorium Brimham Moor, znane jest z licznych formacji skalnych. Najbardziej znana występuje pod nazwą Idle Rock. Swoje istnienie zawdzięcza erozji. Do jej wyglądu przyczyniły się zarówno lodowce, woda oraz wiatr, które wyrzeźbiły tę niezwykłą skałę. Ciekawostką jest, że Idle Rock jest także gwiazdą filmową. Zagrała w teledysku grupy Bee Gees pod tytułem You Win Again. Australia. Skały o nazwie Devil's Marbles to jedna z najbardziej popularnych formacji skalnych w Australii. Znajdujące się w pobliżu Tennant Creek, czerwone, okrągłe bloki granitu mają nawet 6 metrów średnicy. Wedle lokalnej tradycji zostały stworzone przez diabelskiego człowieka, który spacerując po okolicy robił tradycyjne aborygeńskie pasy z włosów. Część mocno skręconych pasm upadła na ziemię, tworząc ogromne głazy, które możemy podziwiać po dzień dzisiejszy. USA. Skała z Colorado Springs. Garden of Gods, czyli Ogród Bogów, to jedna z najważniejszych atrakcji Colorado Spring. Park słynie przede wszystkim z niezwykłych formacji skalnych oraz rzecz jasna balansującej olbrzymiej skały, która znajduje się tuż nad drogą. Wydaje się, że zaraz na nią spadnie, jednak tkwi tam niewzruszona od tysięcy lat. To prawdopodobnie najczęściej fotografowane miejsce w całym parku. Kanada i skała z okolic Digby. W zatoce Mary Bay na Long Island, i tutaj nie mylcie z wyspą o podobnej nazwie w Nowym Jorku, znajduje się jedna z najbardziej niesamowitych balansujących skał świata. Stanowi ona część North Mountain w kontynentalnej części południowo-zachodniej Nowej Szkocji. Wysoka na 9 metrów, granitowa kolumna zdaje się zaprzeczać grawitacji. Do skalnej krawędzi przyczepiona jest tylko niewielkim fragmentem, jednak stoi tak niewzruszona nawet podczas największych sztormów. Norwegia. Sjelaksborten to masywny głaz wciśnięty w szczelinę na krawędzi góry Sjerak, położonej nad Lysefjord. Skała wisi 984 metry nad głęboką przepaścią. Jest to pozostałość po lądolodzie, który przykrył tę krainę ponad 50 tysięcy lat temu. Dziś służy przede wszystkim jako popularne miejsce do base jumpingu. Wracamy do USA, aby przyjrzeć się skale o nazwie Mexican Hat. Nie trudno się domyślić, dlaczego ta formacja nazywana jest meksykańskim kapeluszem. Przypominająca Sombrero skała znajduje się około 40 km od niewielkiego miasteczka Bluff w stanie Utah. W swej najszerszej partii ma 19 metrów szerokości oraz ponad 3 metry grubości. Jeśli chcecie zobaczyć tę niezwykłą formację, musicie szybko odwiedzić USA. Czerwony piaskowiec wciąż poddawany jest niszczycielskiej sile erozji i prawdopodobnie niedługo się rozleci. Hiszpania, rezerwat przyrody El Torcal de Antequera, a w nim niezwykła skała, która istnieje dzięki sile deszczu oraz wiatru. To też wioły wyrzeźbiły wysoką wieżę w miękkim wapieniu tworzącym góry Torcal. Skała wygląda, jakby ktoś celowo poukładał kamienie jeden na drugi. Jednak jest to w 100% dzieło matki natury. Francja. Peyroclabado, czyli przybita skała, to granitowy blok ważący 780 ton, a powstał w wyniku aktywności ruchów górotwórczych, które przez ostatnie 300 milionów lat uformowały krajobraz zachodniej Europy. Eksperci przewidują, że ten konkretny głaz za 1000 lat zamieni się w kubkę piasku. I kolejny raz jesteśmy w USA, tym razem przyjrzymy się skale z Archer's National Park. Ta balansująca skała to jedna z największych atrakcji parku w stanie Utah. Jej całkowita wysokość to 39 metrów. W ostatnim segmencie zmieściłyby się 3 autobusy. Jeszcze do niedawna głaz ten posiadał towarzyszkę nazwaną Chip of the Old Block. Niestety zimą, w przełomie lat 1975-76, mniejsza formacja rozsypała się. Jej fragmenty leżące na ziemi widać na zdjęciach. Ostatnia skała znajduje się na naszym osobistym podwórku. Skała o nazwie Chybotek to od XIX wieku jedna z najważniejszych atrakcji szklarskiej poręby. Składa się z kilku segmentów i ze względu na kształt nazywane jest także misą cukru. Swoją główną nazwę zawdzięcza największemu głazowi, który łatwo jest rozkołysać. Według lokalnej legendy Chybotek zasłania wejście do tajemniczego skarbca. Następnym razem, jak będziecie na wakacjach w Szklarskiej Porębie, odwiedzenie Chybotka będzie waszym numerem jeden. Może komuś z was uda się odnaleźć tajemniczy skarb.
Podobał się Wam materiał? To pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie i czekajcie na kolejny odcinek. Do zobaczenia!